Dzień dobry. Привет. Привет, ja szefa szukam, taki rozdmuchane włosy na bani. Nie ma? Nie ma. Nie ma, bo ja tu roboty miałem u niego, miałem klientów zwabiać i miałem do jakiś premium do niego odebrać. Ale dobra, to jak go nie ma, to nic, nie będę wam dupy zawracał. A tak jeszcze pytanka, jak już jestem na miejscu. Są jakieś promocyjne ceny na dziewuchy? Odłożyłem trochę ciaków do skórniaków. Nie. Nawet taką... Okej. Okay. Dobra. No to nic. No to się kłaniam nisko i do zobaczyska. Chyba, że? Chyba, że ty chacie Karlica. Karlica. Żartuj. Ja też. A jakby była, to po ile? Żartuję. Albo a tak serio, to po ile? Tak, oni 50% zniżki. Czyli 200 dolców? Da, Karlica. Da. Jasne, że to jest. A to tutaj macie czynne? 2-4H macie? Da. Da, no to dobra, no to ja, wiadomo, odezwę się jeszcze. Da. Хорошо. Tak się dowiecie, żarty, nie? Do zobaczyska. Do widzenia. Widaj. 200 dolców zawsze w kieszeni zostanie. Dobra, kite, tu chyba nic dzisiaj nie ustrzelimy. Przejdziemy wcześniej. Wszystko się zawinęło. 6 rano. Właśnie taki ten. Dawaj do Burger Shota. Kulka może... Spytajcie Kulki, czy dużo gram na ofie. Bo Kulkę widać tam. Kulka już ma chyba 1000 armora. Przy tego item levelu. Dobra, zaparkuję tutaj, żeby... nie blokować przestrzeni. Przeniosę ci jakiegoś frytka. Pilnuj grzecznie. Ciknij sobie jak coś. 620, no wydaje mi się, że powinna być oferta śniadaniowa. Jest testosteron za ladą. Rzeczywiście tu pracuje, nie kitował. Garnuchu na kuchni, podaj pani kolkę. Już mam. Dzień dobry, kłaniam się nisko, witam serdecznie, lady. O, siema testosteron. Nie kręcimy z tym, że pracujesz. To stary, jestem tutaj szefem, prawie. Wuhu, nieźle stary, czekaj, nie. Damn. Potrzeba, kowboj. Elegancko, kowboj by się najadł i swojego konia też, kurwa, napasał dobrym sianem. Zacznijmy od frytek i dużego burgera i może jakiś napój. Albo wiesz co, burgera i napój. Dobra, zestaw Herdstopper, ta? Herdstopper zestaw, właśnie tak, bratku, ty to mnie znasz. Podliczę. Co w ogóle, do której dzisiaj robisz? Może skoczymy po pracy na jakieś piweczko i bujanko, ha? No można, kurwa, można. Ja się czekam, kurwa, nie spotkałem wczoraj na takozie, kurwa, i mi nie powiedziałeś, że to jest chujowe żarcie, że to, że nie sprzedają. Dobra, morda, garduchu, bo robisz złą renomę. Gościu. Renomę robisz, stary. Dobra, wychodzi okrągłe 0 dolarów. Wow, jeszcze lepiej, przyjdzie. To mi się podoba, to jest moja ulubiona, kurwa, knajpa. Słuchaj, kurwa. Tak jest. Dobra, garnuchu, do kuchni lecimy. Różowy. Dobra, to poczekam, tu siądę sobie gdzieś, dobra? Tak, siadaj. Jasne, świetnie. To jest to. Dobry pani, może do towarzystwa zjemy wspólne śniadanko? Ja stawiam, mam tu zniżki, znam szefa. Jasne, spierdalać. A już znam protokół. Protokół wypierdalaj. Okej. Okay. Ale no... Dobra, masz tu tacę. Dzięki wielkie. Kurwa! Może mi zapierdolisz tą tacką jeszcze, co? Stary. Już na guma. Trzymaj. Dzięki wielkie. Dobra, usiądę z tobą, póki mam czas. Już na guma. No jak to dostajesz tutaj robotę? No wiesz co, no ten, było ogłoszenie na Twitterze. Że ten, że jest wolne miejsce, co nie? Aha. No to się zgłosiłem. Tak śmieszny Japoniec to prowadzi. Słyszałem coś o japońskim albo chińskim gangu. Kamba Bamba, Gęba Bęba, coś takiego. Nie, to nie te. To są te pojeby. Widziałem Gravity na mieście, Morciu. Mnie te zjeby normalnie powinały kasę stać. Cały co ty gadasz? Żeby uważać dużo tu rabusie. Ja słuchaj, wiem, że mężczyźni, dżentelmeni nie gadają o kasie, ale... No ty zarabiasz na godzinę. Po co szukam roboty? Szczerze nie ma lipy, powiem ci. Znaczy ogólnie to wygląda tak, że no z szefem... dogadaliśmy się tak, że będą wynagrodzenia. Ogólnie za każde żarcie bierzesz dla siebie stary pod łapę. Co ty pieprz? Jedynają misiami. Oczywiście coś tam rzucasz na kasę. Chcesz mi powiedzieć, że ukradasz swojego szefa? Tak. Trzeba sobie radzić. Ej, to stary, to ile taki zestaw kosztuje? No wiesz co, no niedużo. 55 dolków, ale jak ci tak 5 osób człowieku podejdzie do kolejki,
No stary, to 250 dolców, to masz skóra, a jak się szefu skapnie, to co, spierdolisz? No wiesz co, no ogólnie tak, jedyny jestem biały w tym sklepie, w tym barze. A. To wiesz, no stary, no jak jest jakieś podejrzenie, no to od razu na tych garnuchów leci. Jacha, jacha, czekaj, wypierdolę tego burgera i śmieci. Skwiszy. O, streamek. Pyk. 5 złotych. Wow, Squishy, dziękuję serdecznie. Ale czy ty powinieneś być na pewno zdziwiony tym faktem, skoro w lutym praktycznie codziennie są streamy? Może nie praktycznie, cześć, teoretycznie. Cześć, masz. Schowałem akurat. O, waha. Wiesz, ja teraz w kurierce trochę siedzę. Podwożę to i tamto. Wiesz o co chodzi. Daj spokój, kurwa, raz też mnie w kurierkę wciągnęli, ty psy mnie zawinęły. Jebany gór. A wiem o co chodzi, też miałem raz do czynienia, ale wiesz, ja to robię totalnie po cichu, nie rzucam się w oczy. I mam dobrego pracodawcę. Jeśli się do mnie przekona, to może cię też to wciągnę. Tylko na razie, wiesz, gość jest taki trochę nieufny wobec mnie. Zresztą nie dziwię mu się. A co to, jakieś dziwaki coś? Dziwaki, nie są stąd. Nie są stąd. To ja. Znaczy nawet ci powiem tak, że... Na tym burgerze nie ma lipy, powiem ci. Atmosferka zawsze śmieszna jest. Ale musisz, kurwa, tylko zrobić książeczkę z Anepinowską, stary. Musisz kawałek gówna dać. Tak, kupa i siku, nie? Do tego... Tak, kupa, siku, patrzymy, jest tip-top. Jasna sprawa. Ręce. No to spoko, ja i tak nie myję. Masz już jakąś furę, kupiłeś coś? Bo ty słyszałem, co z buta śmigałeś. Każę ci zaraz coś. Masz teraz czas? No coś tam mam, mogę jeszcze pohulać po mieście chwilę. To dawaj, pokażę ci miejscówę. Miejscówę? Okej. Zajebiście, że możesz sobie w czasie pracy tak wyjść po prostu. Co masz totalnie wyjebane testosteron na wszystko? Stary, tu normalnie wiesz, tylko mam słuchaj, nie mam miejsca, żeby cię przewieźć, bo kot ze mną jedzie. Mam no to jadę za tobą, będziesz prowadził. Albo zaparkuj tu i tak to wrócimy. Nie mogę stać kitku samego, aż tak daleko. Co to kurwa jest? Mój kitku, kotek, mieszkam w takim miejscu, gdzie chyba była jakaś stara hodowla kotów. Śmierć tam kuwetą, albo produkcja piasku do kuwety. W kurwę kotów się tam kręci, no i... Wiesz, no trochę samotny jestem, dlatego... No nieważne, no, po prostu jeździ ze mną. Dobra, kitku. Rozumiem. No stary, no czasami wystarczy dobry seks. Co? Czasami wystarczy dobry seks. Ta, jasne, że tak. Myślisz, że ja nie? Jaha, dziewuchy to się do mnie leją. Jedziemy, kitku, za nim? A swoją drogą, wiesz, gdzie tu można poznać jakąś fajną, kusą dziewuchę? Tutaj, na burgerze tak jurno, wiesz o co chodzi, fajnie? Stary, co kawałek jakaś laska przychodzi. Tutaj? Tylko zarzucisz burgerka dasz za darmo i od razu jest twoja. Ale to jest co taką, wiesz, że mnie polubiła za to, że jestem sobą, a nie, że daj mi burgery, no. No tak stary, to działa, że trzeba dawać, że trzeba karmić? Kurwa, stary, za dużo ty się, kurwa, bajek Disneya oglądałeś. Żyjemy w czasach, gdzie rządzi się pieniądz, kurwa i sława. Ale u nas na ranczo to bardziej kto ma więcej krów albo kur. A nie kasa sama sobie, w sumie ona nic nie znaczy. Stary, to miasto jest kurwa seksu i biznesu. Tutaj liczy się tylko kasa i biznesy. Okej, jasne. Wiem o co chodzi, nie jestem pizdą, nie? No, to prowadzę tą miejscówkę zarobić cash i zdobyć to wielkie miasto. Spoko, tylko otworzę sepurę, bo mi się kurwa zamek zamknął. No dobra, wydaje mi się, że ukradnie kitku. Logan pizda. Ja tu czekam przy wyjeździe. Nie chcę mieć wspólnego nic z kradzieżą. Siemaneczko! Reakcja się nie zmienia od wielu lat. Zadzwonię do Francuzika, ale go nie ma. Czemu w twojej furze piszczy alarm? Co stary, no bo zostawiłem tutaj kurwa jako kotleta, no. A, jaha, no prowadź. No, wydaje mi się, że on zajebał. Dobra, kitku, popilnuj motocykla. Dobra, ogólnie sprawa jest taka, stary. No wiesz, jak wyglądają dzisiejsze czasy. Dzisiejsze czasy wyglądają tak, że po mieście chodzą same czarne garnuchy. To są ćpuny. Zbieczkę chodzą przyćpaki. Znalazłem idealną kanciopę, gdzie można hodować kurwa kilogramy zielska, gdzie można zrobić pierdolny biznes. Jest to w mieście, wydaje się ryzykowne. Aczkolwiek miejscowa jest kurwa identyczna. Stary, ogarnąłem. Chodziłem kurwa, poczytałem książki. Poczytałem specjalistów, spotkałem się z specjalistami. Byłem w posadzie. Dowiedziałem się wszystko o hodowli, stary. I znalazłem idealną miejscówę. Mogli to hodować. Ale w mieście czemu? Chcesz hodować zielsko? No ale poczekaj, zaraz ci opowiem. Właśnie, brzmi to absurdalnie.
Policja by pomyślała, wiesz, jedna większa remiza, kurwa, i masz gwiazd. Ale powiem ci tak, znalazłem idealne miejsce, kurwa, podpytałem trzech, czterech Meneli. Gdzie jest jakaś kanciapa na wynajem? Czyli tak, pytałeś Meneli o miejsce na hodowanie jaraja, dobra. Wiesz co, skończ pogadać, tylko pokaż mi to miejsce. Oj, pokażę ci to. Kitku, zostań tutaj. I co ty, kurwa, robisz? No, co ty robisz? Jebany, spierdalajmy stąd. Dobra, ale tak powinniśmy w skrócie. Kurwa wyjmować, iść kurwa pas tego i no hak kurwa pod bramę. Dobra, stary, tak w skrócie. To jest ogólnie taka miejscowa. Takie wynajem na, znaczy w sensie domek. Mieszkanie tak na obrzeżu. Cię kurwa nie nigdy nie domyślisz, że tu człowieku mogło być coś. Jest to miejscowa pomiędzy żadnymi gangami. Żaden garnet się nie przypierdolnie, że biegasz po jego rejonach. Zadealowanie nic, stary, jest kościół naprzeciwko. Kto kurwa się do wiernych przybryje? Zobacz to. Zamierzam tu zamieszkać. Mam już wstępne papiery. Tylko potrzebuję jeszcze pieniędzy. Srebrne papiery? Wstępne papiery, dogadaj się z właścicielem. Można powiedzieć, że to powiem ci, że nie rzuca się w oczy na pewno miejscówka między parkingiem, w centrum miasta. Przy kościele. O kurwa, 15 koła, stary. No drogo, ale już mam 10, także no spokojnie. No wiesz, no pracę ma. Także to chwilę, parę dni stary ma. Tu jest numer do gościa. Można go zadzwonić, tak, wszystko negocjować. Zapisałem, stary. Ja się z nim dogadałem wszystko, ja wszystko mam w dodatniku. Ale powiem ci, że chata jest naprawdę, no, nieźle sobie to wykombinowałeś, stary. Stary, powiem ci tak, no chodziłem po wszystkich wynajemach, powiem ci tak. Wszystkie ulice są garnuchowate, albo jakieś kurwa pojebów. Wszędzie cię mogą ograć, a tutaj, stary, tutaj byśmy mogli, znaczy nawet ja bym, po prostu, utrzymać. Ta chata by była, stary, do prowadzenia pierdolonego narkobiznesu. Nikt by nie wiedział, o co chodzi. Na razie tylko wiesz o tej miejscowie, tylko ty, stary. Ta miejscowa jest na obrzeżach miasta. Nikt nie wie, że w ogóle ktoś tu mieszka. I wyżej z przodu, stary. To jest jakby piwnica. Kurwa, no nieźle. No nieźle, stary, nieźle. A mam jeśli chodzi o tą hodowlę, to co wykombinowałeś, he? No właśnie tą hodowlę chciałbym zrobić w tej pierdolonej kanciapie. No wiem, ale powiedziałeś, że czytałeś podręczniki i mówisz, że znasz się na tym. To może straciłbyś mi sekret, jak się do tego zabrać. Albo ci powinien poszukać informacji o tym, he? No dobra, już ci mówię. No to ogólnie sprawa wygląda tak, stary. Że no wiesz, no zielsko kurwa nie rośnie na byle czym. Potrzebujesz do tego odpowiednich świateł. Potrzebujesz do tego odpowiedniej gleby. Ale wiesz, wydaje się skomplikowane. Ale tak naprawdę takie nie jest. Przy plaży, przy siłowni znajduje się taki sklep dla ćpunu. Ej, ja tak sobie na to. A pomógłbyś mi skomplementować cały arsenał, żeby to ogarnąć? No problemu. No to nie kurwa, jedźmy. No dobra. Jedźmy to ogarnąć, stary. A ile takie coś, jakie są koszty tego wszystkiego? Trzeba mieć jakieś ziarna, ha? No 1500 dolków. 1500 dolków, no znaczy maksymalnie, no tak wiesz. Tak zamknąłbym się, wydaje mi się, że zamknąłbym się, dałbym radę, auć. No i ogólnie stary ten. Te rzeczy nie są skomplikowane, potrzebujesz do tych wszystkich rzeczy, które znajdują się w jednym sklepie. Okej, okay, czyli w tym za barem. Sklepie jeden garnek mi wytłumaczył wszystko, jak to hodowy, jak o tym się pielęgnować. Dlatego, jak kupię tą miejscówę, chciałbym tu zrobić pierdolą farmę tego. Żeśmy kurwa mieli tu stary ten. Farmę naszej marychy, nikt by nie wiedział, oczywiście bym tu nie mieszkał, nie jestem pojebem. Tylko bym się tu pojawiał w nocy, jakiejś drugiej w nocy. Zabierałbym towar i sprzedawał nad ranem garnucho. Genialny, co to wszystko wymyśliłeś. Dokładnie wiem, bo jestem butel. Genialny i rucham dziwki. Zobacz tego pięknego butelka. Spoko. Dobra, bierzmy furę i jedziemy. Kitku, szykuje się gruby biznes, zarobimy chyba tysiące, o ile nie setki tysięcy. Dobra, to właśnie dobra. Ta. Daleko jest ten? Nie, kawałeczek drogi. Kołek czy truchtu. A mogę tam podjechać? Nie chcę zostawić kota tak daleko. Nie dygaj. Kota niech ci tu nie zawinie. Wiesz co, różne rzeczy się dzieją. Wszystko mi zaraz kradną. Będę dobra, trochę bliżej. Dobra, pierdolę tu. Cowboy, zatrzymaj się. Ja? Ogólnie jak tam podejdziesz, no to kurwa, musisz twarde gętka. Nie możesz udawać takiego, co nie wie, o co chodzi. Jasne, jasne, stary. Chodź, bo mam się klienta. Rupert, kurwa, się tam buja. Ale czym być, a pan chce.